Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa, dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. W nocy prezydent Andrzej Duda powiedział, że dzisiaj prawdopodobnie Polska wystąpi z wnioskiem o uruchomienie artykułu 4 traktatu o NATO. Zaznaczył jednocześnie, że nie ma pewności, kto wystrzelił rakietę. Zagraniczne agencje prasowe podawały, że to jest rakieta produkcji rosyjskiej. Potem Joe Biden powiedział, że to mało prawdopodobne, by rakieta została wystrzelona z Rosji. Z kolei źródła agencji Associated Press wskazują, że rakieta została wystrzelona przez siły ukraińskie w kierunku nadlatującej rosyjskiej rakiety. Czy w świetle tych ostatnich doniesień uruchomienie artykułu 4 NATO, czy prośba o uruchomienie artykułu 4 NATO jest zasadna? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, no przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją niepewności. Należy zbadać dokładnie, co tam spadło i jakiej to jest produkcji, bo wiemy, że i Białorusini, i Rosjanie, i Ukraińcy używają wszyscy sprzętu posowieckiego. No i bronioznawcy musieliby ustalić rzeczywiście, czy trajektorię lotu, co to jest za pocisk, kto go używał i skąd on leciał. Czy to jest możliwe, żeby armia ukraińska używała rosyjskich pocisków do obrony przed Rosją, do obrony swojego terytorium przed Rosją? Mogą to być pociski zdobyczne. Mogą to być pociski z własnych arsenałów, również posowieckich i wydaje się, że jest to realne, natomiast to jest taka sytuacja, można powiedzieć, kryzysowa. Dobrze, że rząd tutaj nie postąpił zbyt radykalnie i wydaje się, że ta procedura uruchomienia artykułu 4 jest przed nami. Znaczy, podejrzewam, że w tej chwili trwają konsultacje z różnymi stolicami. Gdyby ten artykuł 4 nie okazał się konieczny, czyli ta procedura konsultacji politycznej ze wszystkimi państwami natowskimi, to warto by przynajmniej w obrębie państw wschodniej flanki, czyli tak zwanej grupy B9, spotkać się i porozmawiać o uzupełnieniu tego niższego piętra obrony przeciwlotniczej. Ale czy to by coś zmieniło? Bo jeżeli to była, no, jeżeli to było przypadkowe zdarzenie, tak? Jeżeli to były działania obronne Ukrainy, w wyniku których no, tak się stało, że te pociski spadły około 800 metrów, może kilometra od granicy, no, czy takie działania są niezbyt daleko idące? No dlatego dobrze, że rząd zachował pewną powściągliwość, że informacje o całym zdarzeniu z polskiej strony ogłosił nie premier, nie minister obrony, tylko rzecznik rządu. Już długo trzeba było czekać na te informacje. Tak, bo na pewno inne państwa również były w tej sprawie konsultowane, bo w polskim systemie mamy kilka procedur bezpieczeństwa na wypadek tego typu zdarzeń. Bo to może być atak terrorystyczny. Państwo musi założyć, bo to jednak przyleciało z zagranicy. Gdyby to był jakiś nasz wybuch na stacji benzynowej, no to wtedy się zastanawiamy, czy coś tam nie zadziało, czy to jest awaria techniczna. Tutaj mamy przyczynę zewnętrzną. Trzeba ustalić, co to za przyczyna. Mamy tak zwaną procedurę na wypadek incydentu krytycznego albo katastrofy ekologicznej. Więc są różne procedury i służby państwowe muszą ustalić, która procedura jest właściwa do zastosowania. Dobrze, że zebrał się zespół zarządzania kryzysowego, ten rządowy, po to, aby sprawdzić te wszystkie informacje. No i będziemy w ciągu najbliższych godzin obserwować komunikaty rządu. Być może samo to wydarzenie to nie jest tak duże, tak znaczące, żeby uruchamiać artykuł 4, natomiast no musimy wziąć pod uwagę, że od wielu miesięcy trwa wojna i takie incydenty mogą się zdarzać, czy przypadkowo, czy celowo. Bo jeśli Ukraińcy, przepraszam bardzo, jeśli Rosjanie wystrzelili rakiety z terytorium Białorusi, blisko granicy polskiej, i Ukraińcy gdzieś w okolicach Lwowa czy Winnicy musieli odpowiedzieć, no to Rosjanie dlaczego strzelają na zachodnią Ukrainę? No po to, żeby Ukraińcy to zestrzelili, być może to spowoduje jakiś incydent na granicy polskiej, prawda? Czyli to też jest taka metoda troszeczkę rosyjskiej wojny hybrydowej, strzelać gdzieś na pograniczu, tak żeby ewentualnie były jakieś skutki uboczne dla sąsiadów. Takie właśnie jak wczoraj widzieliśmy. Takie, ale możemy sobie też wyobrazić łatwo sytuację, która miała miejsce na Krymie,
że wjeżdża jakaś ciężarówka, na przykład porwana przez Rosjan, doklejony jej zostaje ukraiński numer, ona wjeżdża do nas od strony Niemiec czy Litwy albo Czech i wybucha gdzieś u nas na stacji benzynowej albo na stacji kolejowej albo w pobliżu szkoły i mamy problem, prawda? I także między sojusznikami, co się wydarzyło, prawda? Więc bardzo trudno jest upilnować tego typu wydarzenia. No nie mamy aż tyle służb, żeby każdy dom pilnować, prawda? No, także tutaj... Jest to niemożliwe. Wczoraj rosyjskie Ministerstwo Obrony odniosło się do tych informacji, jakie na wczoraj były znane i podało, że to jest po prostu prowokacja. Tak skomentowało te wydarzenia. Czy cokolwiek by Rosjanie nie powiedzieli i tak no, nie należy im wierzyć z definicji, ponieważ no, prowadzą wojnę i manipulowanie informacjami to jest ich specjalność na tej wojnie. Natomiast no, tutaj musimy sami zadziałać, a nie zdawać się na informacje ze strony rosyjskiej czy białoruskiej. Ja uważam, że no, jeśli nasz minister spraw zagranicznych wezwał na przysłowiowy dywanik ambasadora Rosji, również wypadałoby to samo zrobić z ambasadorem Białorusi, bo to prawdopodobnie z Białorusi nastąpił atak, który tą całą sekwencję uruchomił. Biorąc pod uwagę trajektorię lotu rakiety, tak? Na przykład, no to już muszą ustalić żołnierze, saperzy i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że Białoruś też oczywiście bierze udział w tej agresji poprzez udostępnianie terytorium do ataków, no bo znów jest to problem co najmniej trójstronny. Tak? Jeśli była to zabłąkana rakieta lub pocisk ukraiński, no wówczas też w konsultacjach międzyrządowych trzeba to sobie wyjaśnić. Chociaż pierwsze wskazania były właśnie na Rosję, także prezydent Ukrainy Władimir Zełenski mówił wprost, że to Rosja. Mógł no cóż, nie wiedzieć, no, jak to było, czy wykorzystał tę sytuację, żeby wskazać na Rosję. Może być i tak, i tak. Znaczy na pewno oddalić zagrożenie informacyjne od Ukrainy, przynajmniej na tych kilkanaście godzin. No i teraz jakby może się tłumaczyć, że nie wiedział, prawda, albo że mu źle powiedzieli. Także to no, ze strony Ukrainy no, niewiele mogą zrobić w tym momencie. To już się stało. No, spadła nam rakieta na tą przysłowiową stodołę. Zginęło dwóch niewinnych ludzi. No ale że jest to wydarzenie międzypaństwowe, no to pewnie pojawią się tematy odszkodowań czy no, jakichś wspólnych mechanizmów konsultacji. Zobaczymy. Jest też to wydarzenie szeroko komentowane w mediach właściwie na całym świecie. Jeszcze jedna ważna informacja. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że Polska zwiększyła gotowość bojową. Co to de facto oznacza? Oznacza to, że żołnierze muszą się stawić w garnizonach i być przygotowani do nagłej akcji, do użycia w sytuacji kryzysowej na przykład. Tego typu procedury są raczej rutynowe, na przykład z okazji wyborów w Polsce, czasami na święta żołnierze też mają podwyższoną gotowość. No, na wypadek jakichś manipulacji, prawda, albo jakiejś akcji zewnętrznej, wywiadowczej, informacyjnej, czy właśnie sprzętowej nawet. Także no, ja to oceniam jako mechanizm reagowania kryzysowego. On jest dosyć też no, efektywny medialnie, jak pani redaktor zauważyła. Czyli to niejako z automatu się dzieje, tak? Jeżeli znaczy dobrze, że coś niepokojącego wydarzyło. To był obiekt wojskowy, który spadł na nasze terytorium, więc no, to jest dobra reakcja w tym momencie, nieprzesadna. O godzinie 10 będzie posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, zaplanowane wcześniej, to warte zaznaczenia. Pewnie tam ten temat będzie się pojawiał. Na pewno, bo we wszystkich krajach wschodniej flanki mamy problem z obroną przeciwlotniczą. My te wszystkie HIMARSy czy Patrioty dopiero pozyskujemy, przychodzą pojedyncze zestawy. Sami mamy rakiety bliskiego zasięgu, natomiast potrzebujemy udoskonalenia systemu wywiadowczego, radarowego, wymiany informacji i dobrze, że akurat to posiedzenie się odbędzie, to będzie okazja dla polskiej strony, żeby zaproponować jakieś rozwiązania w tym zakresie. Mówi dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej. Już teraz przenosimy się na radiopole.pl, tam ciąg dalszy rozmowy. Powiedział pan, że mamy w Polsce problem z obroną przeciwlotniczą, ale czy
w tego typu wypadkach obrona przeciwlotnicza byłaby użyta, albo czy zadziałałaby, tak? No bo obrona przeciwlotnicza służy do, tak mówią inni eksperci, obrony krytycznej infrastruktury, ważnych obiektów. No nie tylko. Widzimy codziennie 50-100 ataków rosyjskich na Ukrainę, także na cele cywilne, zupełnie przypadkowe, po to, żeby zastraszać ludność. I wydaje się, że to od jakiegoś czasu było też możliwe na polskim terytorium. Znaczy, że właśnie taki zabłąkany pocisk, zabłąkana rakieta może się nam przydarzyć. No i niestety się to przydarzyło. Mi chodzi też szerzej, nie tylko o system obrony przeciwrakietowej, bo to chodzi o przeciwrakiety. To jest też szerszy mechanizm ochrony ludności, czyli zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, no, której już w Polsce nie mamy. I tutaj podejrzewam, że ze strony rządu powinna przynajmniej zacząć się debata na ten temat, bo mamy ustawę o ochronie ludności procedowaną w tej chwili. Każdy z Państwa może ją sobie zobaczyć w systemie ISAP. Jest w tej chwili konsultowana. No i tych projektów ja naliczyłem 6 lub 7 od 2005 roku. Ustaw o ochronie ludności. Tak, nie udało się tej ustawy uchwalić. Teraz jest moment, że można do tego tematu wrócić. No i wydaje mi się, że na tym szerszym planie państwowym, no państwo polskie powinno jeszcze w tym roku się tym zająć. Ta rakieta, czy te dwie rakiety, bo to właściwie mowa była o dwóch rakietach, które spadły na terytorium Polski, nie spadły, ponieważ to były jedyne dwie rakiety wystrzelone, tylko w tym czasie mniej więcej trwał atak rakietowy na Ukrainę. Rosja wystrzeliła 90 pocisków w kierunku Ukrainy. Dzisiaj Ukraina podała informację, że 77 z tych 90 zostało przechwyconych przez obronę przeciwrakietową. Ostatnie doniesienia dotyczące wojny były takie mocno optymistyczne, że Ukraina kontratakuje, że wypierają Rosjan. Tutaj mamy do czynienia z takim poważnym atakiem. To jest element zastraszania ludności cywilnej, demotywowania jej i pokazywania, że Rosja wciąż jest w grze. Oczywiście, wracając do tego wątku spadającego pocisku na nasze terytorium, aby zestrzelić pocisk rakietowy, często obrona musi wystrzelić kilka przeciwrakiet czy całą serię pocisków po to, żeby na danej trajektorii lotu tego pocisku wrogiego w niego trafić. I dlatego podejrzewam, że spadły te na nasze terytorium dwa obiekty, bo po prostu to była seria wymierzona w ten pocisk rosyjski. I z tych powiedzmy kilkunastu czy kilku wystrzelonych przeciw rakiet dwie chybiły i po prostu poleciały dalej na nasze terytorium. Tak by to w tej chwili wyglądało. Ale to jest rzeczywistość ukraińskich miast na co dzień, że coś może spaść. I dlatego potrzebna jest efektywna ochrona ludności, czyli formacje strażackie, ochrona infrastruktury, odbudowa tych obiektów, ochrona infrastruktury energetycznej, czyli to wszystko, co dostarcza ludności zasoby pierwszej potrzeby, energetyczne, żywnościowe. Pojawiły się takie komentarze, że te rakiety były wymierzone właśnie w most energetyczny, który w pobliżu granicy się znajduje. Tak, tak. No, to jest też element infrastruktury krytycznej. Żeby uszkodzić jakiś obiekt energetyczny, albo magazyn, albo stację przesyłową. No bo zawsze ileś tysięcy ludzi straci prąd i ten atak będzie dotkliwszy. To jest też sposób Rosjan, aby pokazać, że Ukraińcy, że prezydent Zełenski sobie nie radzi, że albo może to był sabotaż. Także to jest taka mgła informacyjna wokół tych wszystkich wydarzeń. Natomiast jeśli chodzi o same działania z frontu, tak jak pani redaktor powiedziała, one rzeczywiście nastrajają dosyć optymistycznie, choć mam wrażenie, że niektórzy eksperci traktują to zbyt optymistycznie. No bo czytając te wszystkie doniesienia, można było odnieść wrażenie, że właściwie wojna ma się ku końcowi. Rosjanie zostają wypierani, mają mało sprzętu, armia jest w złym stanie, Rosjanie nie chcą walczyć w tej armii, więc zbierając te wszystkie informacje, można było dojść do wniosku, że to już właściwie końcówka, ale ten wczorajszy atak na Ukrainę chyba temu przeczy.
jak pan uważa? Mamy powtórkę sytuacji bodajże z maja. To była sytuacja, kiedy Rosjanie się wycofali spod Kijowa i wtedy też był taki triumfalizm. Ale Ukraińcy zaraz zaczęli przypominać, ale pamiętajcie, że nam się zaraz skończą pociski, pomagajcie, wysyłajcie sprzęt, bo to w mediach, jeśli sukcesów jest zbyt dużo, to wszyscy siedzą zadowoleni i jakby no, tracą tą czujność. W tej chwili Ukraińcy mają duży sukces w postaci odbicia Chersonia, czyli jakby tego terenu z początku inwazji, który się udało Rosjanom zająć. Podejrzewam, że kolejny do odbicia będzie Melitopol i Mariupol, bo tam jest najmniej żołnierzy rosyjskich. To jest teren najtrudniejszy do obrony, tak żeby Ukraińcy odzyskali dostęp do Morza Azowskiego i rozbili Rosjan na dwie grupy. Jedną walczącą w Donbasie, drugą broniącą wejścia na Krym. I podejrzewam, że w tej chwili Ukraińcy pójdą w tą stronę, bo Rosjanie się fortyfikują przy wejściu do Krymu. Także tam będzie dużo trudniej, ale jeśli otrzymają odpowiednie rakiety do systemu HIMARS, te z zasięgu 300 km na przykład, to będą w stanie Rosjan odepchnąć na większy odcinek. No ale znów, Rosjanie też jeszcze te rakiety mają, a jak nie mają, to będą pożyczać z Korei Północnej, z Iranu, z Białorusi. Także to będzie cały czas konflikt na wyniszczenie, nawet o niskiej intensywności, nawet pozycyjny, ale cały czas no, to zagrożenie jest możliwe. Wzrośnie rola sabotażu, działań pośrednich, wzrośnie rola propagandy, zastraszania. Także nawet bez takich dużych działań konwencjonalnych zimą, nadal ten konflikt będzie się toczył, może będzie trochę zamrożony. Teraz Ukraińcy mają mało czasu, tak naprawdę. Bo nie mamy zbyt deszczowej pogody, więc te działania się toczą, ale później jeśli spadnie śnieg na wschodzie, no to te działania troszeczkę zwolnią i tyle, ile Ukraińcy zdołają odbić, no, tym lepsza będzie ich pozycja negocjacyjna. Mówił dr Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranna rozmowa Radia Opole.